Światła Kopenhagi przypominają mi moje pierwsze spotkanie z Zachodem, gdy 12 lat temu przez dziurę w żelaznej kurtynie zobaczyłem legendarny kapitalizm. Zafascynowani tymi światłami, na przekór kłamstwom naszej propagandy, nazywaliśmy go w Polsce zakazanym Zachodem. Dziwny jest ten świat. Statek już śpi, ale z jednej z kabin dociera do mnie Czesława Niemena infantylny protest przeciwko niesprawiedliwości. W miejscu mojej ucieczki z tego dziwnego świata stary przebój z lat 60. nabiera dla mnie nowego, ironicznego sensu. Że od tylu lat człowiekiem gardzi człowiek. Dziwny ten świat, świat ludzkich spraw. Nie wolno mi mieć zwierząt w kabinie. Kosztowności mam trzymać w sejfie. Leżaki wynajmuje się u stewarda. Po pokojówkę dzwonić dwa razy. Śniadanie w łóżku od 7 do 9. Lunch od 1 do 3. Kolacja od 6 do 7. Czas przypłynięcia do portu będzie ogłoszony na tablicy. Instrukcja alarmowa informuje mnie, że moje miejsce w łodzi ratunkowej ma numer 33 i uświadamia mi, że mam pod sobą głębię, a rodzice nie nauczyli mnie pływać. Byłem dzieckiem wojny. Przyszedł już czas, najwyższy czas. Statek po duńsku Skibet zakotwiczony jest w środku Kopenhagi, między dworcem kolejowym i stacją policji. Ma trzy pokłady i dwa kominy, które ostatni raz kopciły na rzece świętego Wawrzyńca między Quebeciem a Montrealem. Nowy właściciel zamienił ten kanadyjski parowiec w duński hotel. Gdy w Danii wybuchła rewolucja porno, odbywały się tutaj pokazy seksu na żywo. Dziś wewnątrz tego staroświeckiego pudła jest Polska. Zatrzymana klatka życia. Ludzie zawieszeni w czasie, między przeszłością i przyszłością. Symbolicznie przybity do lądu statek donikąd. Nowi rozbitkowie lądują na pokładzie. Wczoraj byłem jednym z nich. Dziś jestem ratownikiem. Ich ramiona wyciągane są w moim kierunku. Chciwie pochłania się tu nowo przybyłych, bo każda nowa twarz jest potwierdzeniem własnej decyzji. Obserwujemy się nawzajem, by znaleźć coś wspólnego w wyborze Danii, kraju, którego król w czasie wojny sprzeciwił się Niemcom, zakładając na ramię gwiazdę Dawida, a gdy to nie pomogło, wysłał swoich Żydów łodziami do Szwecji. Na stole policyjnym leży mój dokument podróży, który stwierdza, że nie jestem obywatelem Polski, a równie dobrze mógłby świadczyć, że nie jestem ostrowłosym jamnikiem. Przykład polskiego bezprawia, które jako warunek emigracji odebrało mi obywatelstwo własnego kraju, na moje życzenie, a jednocześnie wbrew mojej woli. Czy był pan Polakiem religii żydowskiej, przepraszam, żydowskiego pochodzenia? Tak, byłem, to znaczy jestem. To znaczy był pan. Tak, byłem. Czy pańska żona jest również Żydówką? Nie. To ja. Z pomocą telewizji duńskiej robię film o Skibecie. Filmując mnie w kabinie, operator zapomina o włączeniu dźwięku. Po 40 latach z ruchu warg staram się odtworzyć to, co mówiłem. Żydowskość jest dla mnie synonimem wojny. Miałem 5 lat, gdy przeszmuglowano mnie z warszawskiego getta, aby przez następne 3 lata, uciekając od śmierci, wędrować z rąk do rąk. Matka ściskała mi rękę, gotowa do samobójczego skoku z 6 piętra warszawskiej kamienicy. Dozorca innego domu znalazł mnie potem na swoim podwórku, z zawieszoną na szyi tabliczką z moim imieniem. Potem pewien ksiądz uratował mi życie, wychowując w religii katolickiej, którą jak uciążliwy bagaż zrzuciłem z siebie po wojnie. Gdy mając 20 lat, stałem w tłumie oklaskującym Gomułkę z nadzieją na socjalizm z ludzką twarzą,
czułem, że pozbyłem się swego żydowskiego balastu. Nie wiem, czy było to uczucie żalu, czy ulgi. W Polsce byłem reporterem radiowym, autorem programów telewizyjnych i reżyserem filmów dokumentalnych. Nie zapisałem się do partii, mimo że było to ode mnie oczekiwane. Gdy jako Żyd stałem się instrumentem brudnej polityki, mój dawny sposób koegzystencji z ustrojem, wobec którego nie miałem złudzeń, stał się niemożliwy. 2 lata temu towarzysze partyjni powiedzieli mojemu ojcu, że jako Żyd nienawidzi Polaków i dlatego traci pracę. Odczułem to nie tyle jak zagrożenie naszego żydostwa, ile naszego człowieczeństwa. Mieliśmy 2-letniego syna. Nie chcieliśmy, żeby rósł w kłamstwie. Moi rodzice przyjechali z nami. Nasza piątka zaczyna życie na nowo. Dopiero tutaj, będąc Polakiem nazwanym sionistą, któremu partia pozwoliła wybrać sobie nową ojczyznę, a który nie wybrał Izraela, zaczynam czuć się Żydem. Tu po raz pierwszy słyszę dzień dobry po żydowsku, jak się masz po żydowsku i do widzenia po żydowsku. I to ciągłe zdziwienie na twarzach. Pan też? W walce o pierwszy sukces liczy się każda rozmowa telefoniczna z zewnętrznym światem, każda nowa znajomość z Duńczykiem. Każdy uśmiech zadowolenia staje się przedmiotem zazdrości. Dania jest wciąż daleko. Wszystkie punkty odniesienia istnieją wciąż w ramach tej małej społeczności, którą ludzie w depresji nazywają getto. Czytam ogłoszenia w recepcji. Od tej do tej godziny abonamenty tramwajowe, zapisy do kasy chorych, na naukę duńskiego i zwrot pieniędzy za dentystę. Dzieci od 3 lat można zapisać do żydowskiego przedszkola. 100 Duńczyków chciałoby poznać 100 Polaków. Dziś wieczorem film szczęśliwej podróży do Izraela. Przyjechał duński reporter radiowy, aby ogłosić Zachodowi sensację. 500 000 polskich Żydów smakuje w Kopenhadze pierwszych owoców wolności. Ale skibet milczy. Ci, którzy spędzali bezsenne noce w Polsce, przeklinając komunizm, tutaj stracili głos. Każdy powołuje się na rodzinę w Polsce, której nie chce zaszkodzić, ale w rzeczywistości chodzi o własny strach i własną bezsilność. Strach z szacunku ofiary wobec oprawcy? Czy państwo, któremu oddali najlepsze lata swojego życia, nadal ich prześladuje? Absolwenci szkoły socjalistycznego myślenia. Ofiary polityki, której nie potrafią nazwać. Czy wciąż czuje się pan komunistą? Pyta z satysfakcją w głosie reporter. Nie. Jakie to były wspomnienia dzieciństwa? Dzieciaki się biją. Jeden mówi drugiemu, ty taki owaki, więc było określenie i na mnie odpowiednie. Oczywiście później to już z czasem przestało mieć znaczenie. No i ostatnie wydarzenie. Rezerwa w rozmowach. Obawa kontaktu z nami. Częste rozmowy. Zresztą już po wydarzeniach marcowych jakieś rozmowy na milicji. Co pan robił ostatnio, co pan ma zamiar robić. Jakieś sprawy z braniem pisma. Niby nic niezwiązane, ale jednak niewyjaśnione. Po prostu sugerowano mi, że ewentualnie brałem udział w pisaniu ulotek czy coś w tym rodzaju. Jakieś konsekwencji co prawda nie wyciągałem. Nie miałem żadnych spraw jak inni koledzy. W Warszawie, ewentualnie w Krakowie. Ambicja, honor. Rosnąca świadomość, że człowiek się staje
obywatelem drugiej kategorii. Zdawałem sobie ciągle sprawę, że jestem Żydem. To jest niepodległa dyskusja. Czy byłem związany? Na pewno nie chciałem być... Nie chciałem tworzyć, biorąc nawet to pod uwagę, i żyć w getcie, oderwany. Są ludzie, którzy nas lubią i są ludzie, którzy nas nie znoszą. I to jest wszędzie. Nie tylko w Polsce. Ale... To jednak strasznie bolało, że człowiek żył tam. Chciał, nie mogę teraz powiedzieć, czuć się tak jak wszyscy. Jednak nie udawało się. Nawet w układzie, jeżeli miał świadomość, że jest Żydem. No i w ogóle otoczenie, miasto, gdzie się żyło, jednak to jest coś, co mocno przemawia. No i świadomość, że jest bardzo wątpliwe, że się to szybko zobaczy. Choć przyznam się, że decydując się na ten wyjazd, raczej starałem się jak najmniej o tym myśleć. W ogóle i robiłem to dlatego szybko. Oczywiście plany się niesamowicie połamały tym samym. Gdy reporter opuszcza pokład, na statku zaczyna się wielka spowiedź. Tragiczne wspomnienia wojenne krzyżują się z obserwacjami o duńskiej wolności seksualnej. Echa powojennych dramatów politycznych z legendami o bogactwie mieszkających tu Żydów. Prognozy losów komunizmu z tym, co się miało i straciło. O kimś, kto w Polsce był tak bogaty, że przypalał papierosy 500-złotowym banknotem. I jak to się dzieje, że śniadanie w Danii kosztuje tyle, co w Polsce para pończoch. Sumę, za którą można utrzymać się przez 3 dni. Co będzie, gdy ostatni Żyd opuści Polskę? Na kogo będzie się zwalać winę? O facecie, który pojechał do Ameryki, dostał po kilku dniach pracę i nie musiał jak tu żyć z zapomogi. Dzień wypłaty. Dotychczas jedna osoba mogła odebrać pieniądze dla całej rodziny, ale od czasu, gdy pewien ojciec przepił całą wypłatę, każdy musi osobiście pokwitować odbiór 164 koron tygodniówki. Śniadanie. Kawa, herbata, mleko, pieczywo, masło, ser i konfitury. Okazja do zaopatrzenia się na cały dzień, ale ponieważ zabraniają wynoszenia produktów z sali, pozostaje magazynowanie w żołądkach. Gdy kogoś zatrzymują przy drzwiach z kartonem mleka, słychać komentarz. Tak jakbym widział szmuglowanie do getta. Jesteśmy wciąż na utrzymaniu policji, ale wkrótce zajmie się nami organizacja pomocy uchodźcom. Niektórzy na Skibecie są uchodźcami już po raz trzeci. W 1939 roku uciekali od Niemców, żeby znaleźć się w komunistycznej Rosji. Gdy skończyła się dyktatura Stalina, wrócili do Polski. Nigdy jednak nie byli tak chciani jak tutaj. Dania otworzyła granice dla wszystkich. O Szwecji mówiło się, że jest zimna. Pojechali tam ci, którzy liczyli na dobre zarobki. Do Danii przyjechała inteligencja i ludzie bez wykształcenia, resztki żydowskiego proletariatu. Jedni i drudzy, licząc na dobre duńskie serca. Obie grupy spotykają się przy policyjnej kasie. Pierwsza była na najwyższym szczeblu w polskiej hierarchii społecznej, druga na najniższym. Skibet ich zrównał. W kraju bajek Andersena nie było rewolucji. Ja jestem akurat z takiej rodziny, która no nawet grubo przed wojną nie trzymała się żadnej tradycji, ani religijnej, ani obyczajowej. Znaczy wszyscy byli Żydami zawsze, prawda? I myśmy ani nie zmieniały nazwiska, ani się
No wiadomo, znaczy byśmy wiedziały, że jesteśmy Żydówkami, prawda? I wszyscy wiedzieli, tylko... Ja z tym wszystkim, poza tą wiedzą, ja z tym wszystkim nie miałam nic wspólnego. Ani z Żydami, ani z Izraelem, ani z niczym. Czy mogłyśmy wyjechać do Izraela dziesiątki razy. No to dlaczego wobec tego, mówiąc o tym, że Żydzi to, Żydzi tamto, przyjęłaś to do siebie? Z bardzo prostego powodu, ponieważ tak, wiadomo, że w Polsce był antysemityzm przed wojną, były 4 miliony Żydów, prawda? Wiadomo, że po wojnie były 2 pogromy, ale wiadomo także jeszcze co innego, że to był pierwszy okres, ja nie wiem, od XVI wieku chyba w Polsce, kiedy antysemityzm był niedozwolony. Przynajmniej oficjalnie, prawda? Jest wszystko jedno, jaka była linia odgórna, partyjna ze Związku Radzieckiego, z tego śmiego, to mi jest obojętne. W związku z czym, ponieważ takie rzeczy ludzi uczą, pierwszy raz się zdarzyło w tym kraju, że społeczeństwo nie było antysemickie. Przed wojną były 4 miliony Żydów w Polsce, które się naprawdę różniły od Polaków. Przynajmniej większość, bo większość Żydów była po małych miasteczkach. I to była autentyczna, prawda, z tego co ja wiem, czego mnie uczono na socjologii, prawda, to była autentyczna mniejszość narodowa. Mniejszość narodowa jest wtedy, jak można wychwycić parę zasadniczych różnic między grupami społecznymi. Tymczasem tutaj, to znaczy teraz, przez ostatnie 3 lata, nam powiedziano, nam Żydom, że jesteśmy mniejszością narodową, przy czym to było... No to było wierutne kłamstwo, bo myśmy się akurat niczym te 30 parę tysięcy na 32 miliony, prawda? To już jest liczbowo śmieszne, bo to za mniejszość narodowa, która się składa z 32 tysięcy. Myśmy się w dodatku jeszcze niczym od Polaków nie różnili. Więc nie było żadnego formalnego wyznacznika. Dlatego ja mówię, że równie dobrze mogła wtedy przypaść kolej na blondynów z lewym uchem większym, prawda, czy z prawym uchem większym. Tylko, że tak jak ci powiedziałam, ja bym wtedy też wyjechała. Prawda, bo tego było, znaczy tego horrendalnego głupstwa w Polsce już było za wiele. Tego nonsensu całego. Dlatego mówię, ja nie wyjechałam jako Żydówka. Tylko wyjechałam jako osoba, której za dużo było głupoty i za dużo tego poczucia, że to się znowu zmieni za parę miesięcy, później przyjdzie inne głupstwo, później będą, ja nie wiem, cyganie, garbaci albo prości. To jest normalna rzecz, kraj, który ma konflikty i ekonomiczne, i polityczne. Musi sobie znajdować coś od czasu do czasu, prawda, to jest stara teoria kozła ofiarnego. Wszystko jedno, kto jest tym kozłem ofiarnym. Recepcjonista pyta mnie, dlaczego tylu nas tu przyjechało. Gdy mówię o zachowaniu Duńczyków w czasie wojny, odpowiada mi, że w Danii istnieje antysemityzm, a gdy wspominam o duńskiej serdeczności, mówi, że są to pozory. Jesteśmy tylko dobrze wychowani. Rodzina Nielsen zaprasza do siebie 2 dzieci. Dziś rano bezpłatny koncert fortepianowy plus kawa i ciastka. Dla dużej rodziny mamy 3 pokoje z kuchnią. Polscy Żydzi, którzy przyjdą na szabas, dostaną za darmo szal do modlitwy. Źle spałem. W sąsiedniej kabinie całą noc płakała dziewczyna. Rano dowiedziałem się, że jej matka została przejechana przez samochód. Ktoś powiedział, nie przejmuj się, to jest Dania. Dostaniecie takie odszkodowanie, że wystarczy wam do końca życia. Miałem swoje pierwsze sny emigranta. Fragmenty polskiej stabilizacji. Scena jedzenia gorącego sufletu prosto z pieca. Opalanie się nad morzem. Niedzielna wycieczka do biednej wsi, gdzie nie można było dostać obiadu w państwowej restauracji. A potem radość z dostania pieczonej gęsi, winnej. Widocznie nie jest ze mną tak źle jak z sąsiadem, który budzi się przerażony, bo zawalił mu się dach nad głową. Co śni się innym? Ojcu 2 dzieci, który zostawił żonę i córkę w Polsce? Kobiecie, która zostawiła 2 synów z rozwiedzionym mężem? Rodzicom bez dzieci, dzieciom bez rodziców? Starym bez wsparcia młodych, młodym bez miłości starych?
samotnym dziewczynom, za młodym na samotność, samotnym chłopcom, za młodym na dziewczyny. Kasyno Skibet. Starzy i młodzi przyjechali, żeby zasiąść do nowej gry, ale szanse są różne. Młodzi mówią, że dla nich komunizm już dawno przestał mieć sens. Ich ideały od dawna zbliżone były do stereotypu zachodniego szczęścia. Skończą studia, zaczną zarabiać, urodzą dzieci. Starzy z kasyna na Skibecie musieli zmienić ich zagrzane miejsca przy hazardowym stole na nowe, coś przed czym przestrzegają rutynowani gracze. Ich stary świat znali na wylot. Wiedzieli, do kogo zadzwonić, komu się kłaniać. Kto ponad nimi, kto poniżej, do kogo z góry, do kogo z dołu. Socjalistyczne państwo było ich partnerem przy karcianym stole. Najpierw je zbudowali, potem znienawidzili i opuścili. Tutaj ich mięśnie wiotczeją, bo państwo jest od nich odległe, zimne i oparte na prawie. Jeszcze nie wiedzą, dobre czy złe. Przerwa była akurat w naszej pracy i ja przechodząc tam obok studia tego tam na Myśliwieckiej przechodziłam i jak oni widzieli, że ja idę, więc dwóch, jeden do drugiego mówi, widzisz, o popatrz, popatrz, jak tu jest w życiu Warszawy, że byli Żydzi, którzy wydawali Żydów. A ja na to, ponieważ to było pite do mnie, więc ja po prostu mówię, no nie tylko Żydzi wydawali Żydów, bo byli Polacy, którzy wydawali Żydów i byli Polacy, którzy wydawali Polaków. Nie szukając daleko, na przykład wiem, że Polka wydała mojego męża Polaka, który został rozstrzelany, prawda, w czasie, w końcu, już pod koniec okupacji to było. No i potem rozpoczęły się takie historie, że zaczęli mnie unikać, powiedzieli, że sionistka, nic tego nizowego, Halina jest sionistką i jak jakiś kolega w ogóle do mnie podszedł, to była tam taka kliczka, było ich parę osób, którzy się tak uwzięli, jeśli chodzi o te sprawy i to zawsze jak, no, ty sionisto, ty już nie dostaniesz żadnej hałtury, bo ty zadajesz się z sionistami. No i taką zrobili atmosferę, że jak ja przychodziłam do pracy, to w ogóle byłam sama, absolutnie sama. Jak była przerwa, wychodziłam na korytarz, to dawniej wszyscy w ogóle, prawda, cała gromada, cały ten zespół szedł do mnie, a pytali się o muzyczne sprawy, o różne inne sprawy, o jakieś grania i tak dalej. A ja w pewnym czasie zauważyłam, że jestem w ogóle sama, absolutnie sama. I kto do mnie, niektórzy z grzeczności mówili dzień dobry, niektórzy w ogóle, prawda, udawali, że mnie nie widzą. Przestali mi się kłaniać, nic tego nie, więc poczułam się jakąś, nie wiem, jakbym jakąś zbrodnię straszną popełniła, prawda, rzecz, która była w ogóle wymyślona i wyssana przez nich z palca dosłownie. No i niestety po pewnym czasie nie mogłam znieść tej atmosfery, nie mogłam i prosiłam. Sama zdecydowałam o to, że odeszłam. W zasadzie dążyli do tego, żeby ja została z pracy usunięta, bo tak było. Taki był cel tej roboty, że tak powiem, którą zrobili. Żebym, no po prostu nawet już straszyli tym, że nawet do prokuratora pójdę. Ja całe swoje życie tam zostawiłam, prawda? 25 lat z największą sławą, z odznaczeniami w ogóle, no nie wiem, już trudno opowiedzieć, prawda? To był ciąg absolutnie bez przerwy. Bardzo dużo jako solistka występowałam, no i byłam przez tyle lat koncertmistrzem, tą pierwszą wiolonczelistką i w ogóle jedną, prawda, tak jak powiedzieli, że, prawda, zaliczałam się w każdym razie do czołowych wiolonczelistów polskich. Jak podjęłam decyzję i złożyłam papiery na wyjazd, w ogóle byłam strasznie, strasznie załamana, chorowałam w ogóle tą całą historię bardzo ciężko, bo dwa dni po złożeniu dokumentów poszłam do szpitala. To jest kawałeczek życia. I to najpiękniejszego, bo najpiękniejszy okres młodości do tych, więc to nie jest takie proste, to jest takie... Ja tu w tej chwili, tak szczerze mówiąc, jeszcze właściwie nie wiem jak, co, bo to jeszcze taki okres jest krótki, przykrótki, żeby już tak strasznie rozpaczać i tęsknić, prawda? Poza tym nie jestem jeszcze właściwie nie jestem urządzona, jeszcze czuję się tu w tej chwili, jakbym była na wczasach jakichś takich.
bo nic nie robię, co w moim życiu właściwie takich okresów to nie miałam wiele. Ja urlopu nie mogłam żadnego dociągnąć. Jakoś taka jakaś jestem, ja lubię jak się coś dzieje. Pracuję, no tylko tyle, że ja tu sobie po kilka godzin liczę. Bo żeby nie to, to byłoby mi bardzo jakoś smutno i przykro. A jednak ćwiczę sobie parę godzin dziennie, co mnie w tej chwili bardzo dobrze robi. Na młodych mieszkańców Skibetu czeka autobus. Zaproszono ich do statystowania w filmie Exodus. Będą za darmo parówki. Tamten statek, który przywiózł do Palestyny żydowskich uchodźców po wojnie, też stał na kotwicy, gdy nie chcieli go przyjąć Anglicy. Od Izraelczyków polskiego pochodzenia dochodzą dziś do nas pytania. Dlaczego nie wybraliście życia z podniesioną głową u siebie? Niech się wam nie wydaje, że będziecie tu polskimi emigrantami. Pozostaniecie żydowskimi uchodźcami, zagubionymi w drodze do ojczyzny. Działalność gminy żydowskiej nie ogranicza się tylko do religii i pokazów filmowych. Żeby skrócić czekanie, organizuje się pierwsza klasa nauki duńskiego, prowadzona przez emeryta wolontariusza, który rosyjski miesza z żydowskim, niemiecki z polskim, a angielski z duńskim. Ja sam po to proszę, przeczytaję wam po prostu i wy usłyszycie prawie z Skibet odwiedza książę. Mówiło się, że przyjedzie królowa, ale przyjechał bez obstawy jej francuski mąż. Kobiety szeptały przystojny. Mówi się na statku, że jesteśmy na utrzymaniu królowej, ale gdy zaczniemy pracować, królowa będzie na naszym utrzymaniu. Przyjechaliśmy do Demokratycznego Królestwa, gdzie Małgorzaty widzi się czasem na zakupach w okolicy pałacu. Nie wiadomo, czy był to pomysł księcia, ale na Skibecie pojawiły się duńskie harcerki. Ktoś musiał im o nas opowiedzieć, bo postanowiły zaśpiewać nam piosenki z życia, krzepiące nas na duchu. Szkoda, że wszystkie te piosenki są w języku, którego nikt z nas nie zna. Pierwsza piosenka opowiada o dziewczynie, która cały sobotni wieczór czekała na przyjście chłopaka, a gdy się go nie doczekała, zaczęła gorzko płakać. Druga piosenka jest o dziewczynie szukającej chłopaka, który się na nią obraził. Czy jesteś przygnębiony? Pyta go dziewczyna i tak mu radzi. Nie poddawaj się. Zawsze jakaś ścieżka prowadzi przez chwast. Wybierz ją i idź. Spokojny i opanowany. Zaciśnij pięści. Głowa do góry. A wtedy znikną wszystkie kłopoty. Kto ma na sumieniu naszą ucieczkę? Polacy, polski rząd czy my sami? Dla niektórych z nas, szczególnie ludzi starszego pokolenia, ta ucieczka na zachód jeszcze bardziej pogłębiła izolację. Czy Duńczycy potrafią zrozumieć ten polski ból, gdy fizycznie jest się tu, a psychicznie tam? Czy zawsze będą nam tylko współczuć, że mieliśmy prawo zabrać ze sobą dwie poduszki na osobę? Ena, cabuliczka. Iwe, wiapo. Sala balowa z Kibetu zamieniona w salę azylową. Najmila. Karolina Nowak, Pavel Nowak, Sapir, Uselia Sapir, Robert Salbur, Stanislaw Linkowski. Musiałem się znaleźć w ambasadzie holenderskiej, która reprezentowała poselstwo izraelskie. Dobra. I tam otrzymać propesa na wyjazd do Izraela, w którym w zasadzie kulturalnie, powiedzmy, nazwijmy to kulturowo, prawda, nie byłem związany absolutnie. Byłem zawsze związany z Polską, zresztą w swoim czasie, w latach 50., prawda, w roku 51. Przyjechałem do Polski, wróciłem z Francji po 15 czy 16 latach pobytu tam. Ale to już mniejsza z tym, prawda?
Natomiast dużym przeżyciem było jeszcze co innego. Po otrzymaniu promesy z poselstwa izraelskiego, nazwijmy to w ten sposób, prawda? Zgłosiłem się do wydziału paszportowego, gdzie musiałem z miejsca podpisać papier, że zrzekam się obywatelstwa polskiego. Co dla mnie osobiście było dużym przeżyciem. Sporym w każdym razie o tyle, że tego nigdy nie zrzekłem się. Bo będąc we Francji, po tylu latach, gdzie przeszedłem wojnę, w armii i tak dalej, miałem wszelkie możliwości, na przykład na osiągnięcie obywatelstwa francuskiego, którego nie zrobiłem, o które się nawet nie tego nie starałem i pojechałem z powrotem do Polski. Więc moja decyzja mojego wyjazdu, prawda, opuszczenia Polski nastąpiła na skutek tego, że przede wszystkim straciłem moich wszystkich przyjaciół, którzy wyjechali, którzy też byli zmuszeni do wyjazdu, prawda? Znalazłem się prawie że osamotniony zupełnie. No i potem, cóż, w pracy atmosfera stawała się coraz gorsza. Atakowano mnie, prawda, na zebrania nawet partyjne, na których nie byłem, na których nie mogłem nawet odpowiedzieć, prawda, na te ataki, na to wszystko. Byłem atakowany, nie wiem dlaczego, dlatego może, że, nie wiem, no, miałem jakąś wyższą funkcję reżyserską, czy coś w tym rodzaju, prawda. No i wtedy mnie atakowano. Potem zdecydowałem się, prawda, widząc jeszcze, jak częstuje się, znaczy jak się traktuje raczej, powiedzmy, ludzi na stanowiskach, powiedzmy, kierowniczych, w redakcjach i tak dalej, prawda. Więc widziałem, że to może mnie również zaczepić. I czułem to zresztą, że do tego może dojść. No i wtedy, prawda, zdecydowałem się na wyjazd. Zastanawiałem się, co zrobić z sobą. Czy wyjechać, czy opuścić kraj, którym byłem związany od dzieciństwa, prawda, od urodzenia i tak dalej. Czy też wyjechać gdzieś w nieznane zresztą, gdzie nie wiedziałem w zasadzie, co z tego wyniknie. Prawda? No, czy ja wiem, co to da? Wyjechałem, zdecydowałem się w końcu. Mój wyjazd mnie bardzo dużo kosztował. I nerwów, i zdrowia, prawda? To przyjechałem do Kopenhagi zupełnie wyczerpany psychicznie. Absolutnie. Nie jestem w stanie w tej chwili nawet powiedzieć, do czego to dojdzie. Tutaj nic nie wiem. Jednocześnie w moim wieku, prawda, jak ktoś się już decyduje, podejmuje tego typu decyzję, to jest jednak rzecz bardzo droga, która drogo kosztuje. A to, co drogo kosztowało mnie, i zresztą nie tylko mnie i innych, którzy też tak samo przyjechali tutaj, nie myślę, że to jest rzecz, za którą ktoś kiedyś będzie musiał zapłacić. Na pewno. O tym jestem przekonany. No cóż dalej. Praca, którą zostawiłem, którą uprawiałem, którą lubiłem, której poświęcałem po 18 godzin dziennie, to praca, prawda, dla której ostatecznie, jeśli tak nie,
który się tak nie zostawia. Jeśli ją zostawiły, to dlatego, że moralnie i psychicznie byłem zmuszony po prostu. Jesteśmy tutaj dziewczynkami z zapałkami. Czeka na nas ciepłe ubranie na zimę, bilety do kina za pół ceny, bezpłatne wieczorki taneczne. 100 koron na Boże Narodzenie, prezenty od gminy żydowskiej, kościoła katolickiego, Armii Zbawienia, harcerzy, chórów kościelnych i organizacji People to People. Gdy dobrze ubrani wyciągają ręce po używane rzeczy, słyszy się komentarz, żebracy. Parę dni temu rozeszła się wiadomość, że mieszkańcy Skibetu mogą sobie za darmo wybrać garderobę w jednym z kopenhaskich magazynów mody. Okazało się, że był to szyderczy żart skibetowej młodzieży, krytycznej wobec ślepej wiary swoich rodziców w socjalizm, a jednocześnie ich drobnomieszczańskiego przywiązania do rzeczy materialnych. Jeden z polskich pisarzy nazwał to rządzą konfekcji. W czasie naszych pielgrzymek na zachód z wymienionymi przez socjalistyczny bank kilkoma dolarami w kieszeniach odkrywaliśmy ten świat odzieży ze swoim kompleksem odstawania w tyle, gdy oni dławili się nadmiarem towarów. Mieliśmy mieć szlachetniejszy cel i czystsze dusze. Mówiono nam, jesteście wyzwoleni spod władzy pieniądza, współwłaścicielami ziemi, na której żyjecie. Cieszcie się z każdego nowego domu, każdej tony węgla, każdego udanego pomidora. Spotkania z reprezentantami duńskiej organizacji pomocy uchodźców rozpoczynają się zawsze pytaniami o pracę i mieszkania. W Polsce o jedno i o drugie prosiło się państwo. Tutaj praca się sprzedaje, a mieszkanie kupuje lub wynajmuje. Krążyły legendy o ludziach, którzy po otrzymaniu pomocy od Danii emigrowali dalej. A teraz okazuje się, że Dania, która podpisała konwencję o uchodźcach, daje każdemu wolną rękę w wyborze miejsca na ziemi. Budzi to konsternację, bo nikt nie wiedział, że państwo może mieć poczucie godności jak człowiek. Rozpieszczają nas. Przychodzą zaproszenia od duńskich rodzin, na obiady, kolacje, spotkania towarzyskie. Te anonimowe objawy sympatii budzą podejrzenia wśród mieszkańców Skibetu. Znów będziemy musieli prać swoje brudy publicznie, komentuje ktoś zaproszenie dla 7 osób, które mówią po angielsku. W rzeczywistości duńscy gospodarze są ostrożni, starają się nie poruszać trudnych tematów, tworzą atmosferę odprężenia i dobrego samopoczucia, dając gościom do zrozumienia, że sami mieli szczęście urodzić się na zachodzie, a nie we wschodniej Europie. Spotkali się tu prawnik, krawiec damski, malarz pokojowy, były marynarz, kilku robotników, architekt, pielęgniarka, emerytowani urzędnicy. Było wiele nic nieznaczących słów i wiele nic nie mówiących uśmiechów i komentarze po polsku. Wyglądaliśmy jak małpy w zoo. Powiedziałem malarzowi pokojowemu, że to my zwiedzamy zoo pod nazwą Dania, oswajając się z tutejszymi zwierzętami. I znów jak co wieczór powraca polski temat. Mówienie szyfrem do telefonicznych słuchawek, bo po drugiej stronie czyha inkwizycja, na rozkaz której wyjechaliśmy. Nie popłynęliśmy do naszej sionistycznej centrali nad Morzem Śródziemnym, lecz na przeciwny brzeg, do Danii. Oglądając każdego dnia scenę odbierania listów przychodzących z Polski, uświadamiam sobie, że w kraju, w którym tajemnica korespondencji okazała się konstytucyjną fikcją, listy nie służą wymianie myśli. Z Polski i do Polski płyną banalne słowa, adresowane do ukrytych cenzorów. Nie jestem już w stanie ani pisać, ani czytać listów z Polski. Zgubiłem szyfr. Na wschodzie zrobiono wszystko, aby te dwa światy nigdy się nie porozumiały. Zatrzasnęliśmy za sobą drzwi. Przybywa emigrantów. Na Skibecie brakuje już kabin. Niektórzy wyprowadzają się do małych hoteli, za które Duńczycy będą płacić. Ale większość woli tutaj, bo czują się jak w rodzinie. Boją się stopić z duńskim tłumem, nie znając języka, uważanego za jeden z najtrudniejszych na świecie. Nie wiedzą, jak korzystać z wolności, której nigdy nie doświadczyli. Jutro wyjdą na ląd z całym ich bagażem polskości i żydowstwa.
ze zdradzoną nadzieją na najbardziej ludzki system społeczny, jaki miała mieć Polska. Kim będziemy? Polakami, Żydami czy po prostu ludźmi? Czy zachodnia wolność nie stanie się naszym więzieniem? Ile czasu upłynie, zanim nasz wielki kompleks życiowy zamienimy na małe kompleksy codzienności? I co stanie się z Polską? Jest więcej i mocno wierzę w to, że ten świat nie zginie nigdy dzięki nim. Nie! Hatikva po hebrajsku znaczy nadzieja. Tak nazwali swoją grupę muzyczną młodzi ludzie ze Skibetu, wypełniający oczekiwanie na rozpoczęcie nowego życia śpiewaniem żydowskich piosenek. Julek, lider tej grupy, Bela i Janusz śpiewali te piosenki w Polsce. Inni dołączyli do nich na Skibecie. Wszyscy urodzili się na wygnaniu wojennym w głębokiej Rosji albo po repatriacji w Polsce. Zatrzymaj dźwięk, żeby sobie nie brzmiał, żeby nie przebrzmiał, żeby tego, prawda? Jeszcze raz. Mama ligele, a foster namele, a karnashele, unagle. Tak, prawda. Unagle. Dynamicznie, prawda. Tak. To jak były skrzypy, to leciaszne. Na szesnastkach, prawda? Unagle. Zelewajnagie. In Rumunii jest to good, błękań da jest bez mnie, nic wań, drinkuj, piper, fałs, mój barba, znika, zabal. Dam, in Rumunii jest to good, bo nie wiem. Prawda, w takim tempie to... I potem, po tej pierwszej drodze, A potem jak pierwszej zwrotce? Potem demol? Tak, po pierwszej zwrotce, którą ciągle grasz akord demol, prawda? Wchodzisz potem na D-dur ciągle. Jeszcze raz zagramy. Jeszcze, dzieci, chodźcie, zagramy. Bela. Ty, ra, 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 ty ciągle ze mną. Słucham? Zaraz zobacz, zrobimy to. Nie, to jest bardzo dobry rytm. Ta piosenka powinna iść jeszcze wszyscy. Proszę. Pi, ba, 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 ba.
to będzie wyglądało i... Pytam Belę, która śpiewała piosenkę o obyczajach rumuńskich Żydów, jak teraz z perspektywy Kopenhagi patrzy na Polskę i co myśli o opuszczonym kraju. Tak, chciałabym wrócić. Chciałabym bardzo wrócić i zobaczyć przyjaciół. Każdy jakoś to sobie zaplanował i każdy jakoś sobie wybrał, czy to było dla kogoś wygnaniem, czy dla kogoś jakąś wielką frajdą. Trudno się jakoś z tym pogodzić i nikt się z tym nie chce, nikt się do tego nie chce przyznać, wydaje mi się. I każdy uważa, że wyjechał na własne, że tak powiem, żądanie. Chyba ja też tak uważam. To jest chyba wszystko. A w gruncie rzeczy jest pod tym, wydaje ci się, wygnanie, nie tak? Nie wiem, trudno mi o tym mówić. Julek, co ty myślisz? U mnie jest zupełnie innego rodzaju historia, dlatego że ja, jak panu wiadomo, jestem z zawodu aktorem. Mój świat jest to piosenka, jest scena, publiczność, to jest mój świat. Ja w zasadzie tego, ja nie aprobuję słowa wygnanie. Wyjechałem z własnej woli, z własnego wyboru. Wyjechałem dlatego, że mój teatr, Państwowy Teatr Żydowski w Warszawie, w którym pracowałem, zaczął pracować źle. To znaczy, nie było publiczności, po prostu Żydzi wyjeżdżali masowo z Polski. Wyjechałem, żeby tą publiczność znaleźć w Europie, w świecie. Aniu, ja bym chciał się ciebie zapytać. Ania mieszkała w Łodzi. Co znaczy dla niej być Żydem? Czy oznacza to należenie do innego narodu? Po prostu dla mnie jest jedna rzecz. Moi rodzice są Żydami, na tej zasadzie jestem Żydówką. Niemniej urodziłam się w Związku Radzieckim, ale gro mojego życia spędziłam w Polsce. Znam ten język doskonale, dla mnie to jest pewną wykładnią, bowiem pozwala mi w jakiś sposób przyswajać wszystko, co jest właściwe kulturze. I czujesz, że należysz do narodu polskiego jeszcze dzisiaj? Tak czuję. No, dla mnie to był, można to nazwać, wybór z konieczności. Moja sytuacja wymagała wyjazdu, jakkolwiek bardzo mi się chciało zostać w Polsce. Niestety. A Danusia? Ja właściwie mam duże trudności z samookreśleniem. Trudno mi w tej chwili powiedzieć, czy czuję się Żydówką, czy Polką. Jestem... Czułam się Polką, na pewno. W tej chwili raczej nie. Oczywiście mam duży sentyment do Polski, gdy spędziłam tam całe życie. Czy to było wygnanie, czy nie było? Nie. Czy egzodus był to, nie. Czy nie? Dla mnie nie. Był to mój tylko wybór. Nie czułam się wygnana. Mogę zrozumieć ludzi, którzy... Co myślisz, Kuba? Nie, wydaje mi się, że Exodus był, tylko że historia jest tego rodzaju, że sytuacja, która istnieje w tej chwili w rządzie polskim, jest tego rodzaju, może nie tak. Chodzi mi o to, że nie można utożsamiać narodu polskiego z polityką panującą w rządzie polskim. Po prostu jest taka sytuacja i... Us macht der Schwester ruchale, ich wollt sie nicht. Sie sammel gedenkst noch, sehr nuent mir gewähnt, nur sie geliebt hat Berelen, gehasst mir onschem Grund, geblieben nur in Herzen lang, a nicht verheilte Wut. Jest to piosenka o wzruszającym spotkaniu dwóch przyjaciół, którzy się spotykają po wielu, wielu latach. Piosenkę napisał, chciałbym zaznaczyć, genialny stolarz z Krakowa, który w getcie krakowskim zginął. Genialny twórca, muzyk, autor tekstów, oczywiście amator. Przyjaciele spotykają się po wielu, wielu latach
i w zasadzie wolą, żeby te stare czasy wróciły na nowo, mimo że było ciężko, mimo że było źle, bardzo często nie było co jeść. Kuba, musimy patrzeć jednak ad libitum grać. Tak, bo nie. Musimy, nie ma, ja nie mam. Janusz przyjechał tu z małym dzieckiem. Pytam, kim chciałby, żeby zostało jego dziecko. No, trudne pytanie. Jeszcze nie wiadomo, jakie będą nasze losy, ale w każdym razie w tej chwili jest Żydem i na pewno takim pozostanie od urodzenia. Czy biorą pod uwagę Izrael jako ich miejsce w przyszłości? Czy myślą o Izraelu, gdy śpiewają te piosenki? Ej, przede wszystkim się myśli o charakterze piosenki. Podchodzimy do tego z muzycznego punktu widzenia. To znaczy, jak znamy słowa, staramy się otworzyć charakter tej piosenki. Przynajmniej ja nie myślę o niczym szczególnym, ani o kraju, ani o ludziach. A o czym była ta piosenka? Ta ostatnia piosenka to jest humorystyczna piosenka, żartobliwa piosenka o tym, jak to na piątek wieczór, kiedy się zaczyna już szabes u Żydów, musi być przygotowane ciasto. Natomiast gospodyni przygotowująca to ciasto jest tak szlamazarna, tak niezdarna, że w zasadzie, kiedy już u innych ludzi, w innych rodzinach to ciasto już się dawno je świąteczne, u niej dopiero to ciasto zaczyna się gotować. A u kogo w domu z was się takie ciasto w ogóle piekło i kto z domu na taki sen? Ja nie. Co? Nie wiem, to jest jakieś specyficzne ciasto. Milczenie u dziewcząt, właściwie uśmieszek, nigdy takiego z takim czymś się nie spotka. Ja panu powiem szczerze, u mnie w domu, mimo że ja panu poprzednio już powiedziałam, że czuję Żydem, tkwię głęboko w mojej kulturze, języku, u mnie w domu też tego nie było. Kto był w synagodze z was w życiu? Ręka do góry. Ja. Natura. Czy jako, byliście jako turyści? Czy tak. Modliliście? Nie, jako turyści. Nie. Julek nigdy? Nie, mówicie, nie wyszedł. Julek się modlił. Tak. Janusz? Ja nie byłem i się nie modliłem. Co myślisz o perspektywie, jak widzisz siebie w przyszłości? Czy w tych twoich wyobrażeniach o przyszłości mieści się również ewentualność Izraela? Niewykluczone, bardzo możliwe zresztą. Jak byłem w Izraelu, wiele rzeczy mi się tam podobało, wiele rzeczy mi się nie podobało. W tej chwili z różnych względów nie jest możliwy mój wyjazd do Izraela. Z jednej strony tu mi się podoba Europa, blisko do Polski. Zawsze możliwość powrotu. Z chwilą, gdy będę miał obywatelstwo izraelskie, to
absolutnie niemożliwe. Chciałabyś się tutaj zgubić w tłumie Duńczyków i zostać Dunką w przyszłości? Czuć się tak jak inni, którzy się tu urodzili? Wydaje mi się, że tak, bo zawsze ma się pragnienie znalezienia miejsca, które można byłoby nazwać tym krajem, w którym się mieszka, ojczyzną. A masz do kogoś żal za ten wyjazd? No żal po prostu na tej zasadzie, że piętnowało się pewnych ludzi, Żydów, a ponieważ u Żydów istnieje właśnie ta solidarność, trzeba było wyjechać. Po prostu nie wiadomo było, czy w przyszłości, za kilka lat, nie spotkałoby nas to samo. Więc oczywiście jest żal, że powstała taka konieczność. Uważasz, znaczy, że po prostu wyjeżdżając, wyjeżdżało się z poczucia godności? Tak mi się wydaje. Nie nosisz sobie rany żadnej, że właściwie to był wyjazd smutny, ale nie taki, żeby trzeba było zrywać w pamięci więzi i nadzieje na powrót. Nie, tych nadziei nigdy tracić nie można. Mnie spotka przy wyjeździe dosyć przykra historia, mianowicie gdy opuszczałem dworzec, żeśmy sobie z bratem stali w oknie i tak może jakaś łezka się wokół zakręciła. Przy końcu peronu słyszałem dość niemiłą historię, mianowicie z tego dwóch kolejarzy usłyszałem: nie udawajcie Żydki, że płaczecie. To była bardzo przykra historia i ciężko tym mówić, staram się o tym zapomnieć. No, chciałbym kiedyś wrócić, mam nadzieję, że może się wszystko zmieni, lepiej ułoży.